Często, gdy słyszymy słowo dieta, wydaje nam się, że jest to coś mocno ograniczającego nas. Wchodzi to nam głęboko do głowy i zacieśnia takie liny i wydaje nam się, że musimy mocno się ograniczać, pilnować, czujemy się z tym źle. Nie lubimy słowa dieta, ponieważ kojarzy nam się ono z góry negatywnie, z jakimiś restrykcjami, z rezygnacją z tego, co najbardziej lubimy, z rezygnacją z dotychczasowego życia. Pamiętajmy jednak o tym, że by zgubić na przykład brzuch, który przez wiele lat towarzyszył nam, ta zmiana stylu życia jest niezbędna. Zmiana przyzwyczajeń i zmiana dotychczasowych nawyków. Nie musi to być jakaś drastyczna zmiana, która po prostu zniszczy twoją psychikę. Wystarczą drobne korekty po prostu systemu żywienia. Co mam na myśli? Żeby słowo dieta nie kojarzyło się z jakąś restrykcją, z jakimś trudnym życiem, z jakąś udręką. Chodzi bardziej o to, żeby słowo dieta zastąpić bardziej innym stylem życia, żeby to po prostu stało się lifestyle'em, żeby to stało się codziennością, zmianą nawyków taką codzienną, ale żeby to było smaczne, żeby to było zgodne w pewien sposób z naszymi poprzednimi przyzwyczajeniami, ale jednocześnie, żeby to było zdrowsze. I tak na przykład, jeśli lubisz naleśniki z Nutellą, to możesz zrobić sobie naleśniki z mąki owsianej z masłem orzechowym na przykład. To jest masło orzechowe bez cukru, bez soli, świetne źródło zdrowych tłuszczy i już masz naprawdę fajne naleśniki w takim stylu, powiedzmy podobnym do tych, które lubisz. To jest oczywiście przykład, ale możesz przygotowywać po prostu potrawy i posiłki, które lubisz z zupełnie innych produktów, które są zdrowsze, smakują nawet podobnie. Jeśli na przykład lubisz kurczaka, dotychczas był on smażony w głębokim tłuszczu, to po prostu zgrilluj go na grillu, wykorzystując do tego albo piekarnik, albo taki opiekarz, albo chyba, że masz grill elektryczny, albo zwykły na węgiel. Teraz właśnie sezon grillowy. I po prostu dodaj do tego surową oliwę, nie pieczoną, nie smażoną, po prostu olej zwykły, surowy, bez żadnej obróbki termicznej i wtedy będziesz wiedział, że taki kurczak zjedzony z taką oliwą, to są oliwy smakowe, akurat możesz sobie wybierać różne smaki, wiesz, że jesz zdrowo, te tłuszcze są dobrze przyswajane, one są niezbędne w pracy naszego organizmu i nie smażysz tego kurczaka w tym głębokim tłuszczu. Zabijasz w ten sposób dwie rzeczy. Po pierwsze zabijasz smak kurczaka, nasączasz go tym tłuszczem, robisz z niego twardy kawał mięsa, a po drugie takie upieczone, usmażone tłuszcze to jest naprawdę ciężkie jedzenie, obciąża bardzo żołądek i powoduje i odkładają się takie tłuszcze, ponieważ pod wpływem przemian cieplnych i wysokiej temperatury taki olej, to jest olej rzepakowy akurat, ale czy olej lniany, czy oliwa z oliwek, to są oleje, które nie lubią podgrzewania, one nie lubią wysokiej obróbki termicznej i cieplnej i najlepiej jest spożywać je na surowo, są one wtedy najzdrowsze, więc zamieniasz takie smażenie niezdrowe na pieczenie w piekarniku albo na grillowanie. Dodajesz te surowe oleje. To się robi takim później lifestyle'em. Nawet już o tym nie myślisz. Przygotowując obiad, nie zastanawiasz się już, w jaki sposób łączyć składniki. Jeśli to wejdzie ci w nawyk, to się po prostu zmienia twoje życie i nie musisz już później używać słowa dieta. Jeśli gotujesz ryż, no to zamieniasz go na ryż brązowy, albo na ryż basmati, albo na ryż dziki. I też robisz sobie potrawy, jeśli lubisz sałatki z ryżem, to robisz coś podobnego, tylko z innym rodzajem ryżu. Jeśli lubisz inne jakieś potrawy, to też składniki, które tam występują, starasz się zastępować swoimi. Masz swój arsenał w szafie, masz swój arsenał w lodówce i wiesz, że nikt tego nie rusza, jeśli na przykład nie mieszkasz sam.
to wydzielasz sobie swoje miejsce i tam masz swoje rzeczy. Wiesz, że to jest twoje jedzenie. Jeśli ktoś próbuje wmusić w ciebie jakieś rzeczy, których ty nie chcesz zjeść, to może być impreza rodzinna jakaś, to może być jakieś ciasto, torty. Ludzie zrozumieją to, co robisz. Jeśli powiesz im, że nie dziękuję, nie mam ochoty na taką rzecz, bo jest to dla mnie ciężkie, każdy normalny, rozsądny człowiek to zrozumie i nie krępuj się tym, że nie musisz ludziom mówić, że jestem na diecie. To jest często źle odbierane. Teraz tam babcia czy ktoś powie, że o, zaraz będziesz wyglądał jak patyk i w ogóle. Chodzi o taką zmianę przyzwyczajeń, takie wytworzenie sobie takiego lifestyle'u, tak jak powiedziałem wcześniej. Jeśli lubisz owoce, to sobie owoce po prostu jedz, czy to po treningu, czy przed treningiem. Jedz sobie je od rana, zastępuj sobie słodycze owocami. Jeśli masz ochotę na coś słodkiego, to jeśli raz czy dwa razy w tygodniu sobie coś zjesz, czy to będzie baton, czy jakiś hamburger, to też świat się nie zawali. Jeśli całkowicie to wyeliminujesz, to licz się z tym, że twoja psychika będzie naprawdę narażona na szwank i będziesz musiał wykazać się naprawdę, naprawdę będziesz musiał być twardy, jeśli chcesz zrezygnować z tego na wiele miesięcy. Jak ja zaczynałem swoją redukcję, to nie ruszyłem ani łyżeczki cukru, ani batonika przez ponad 6 miesięcy. Było to dosyć hardkorowe, ale można coś takiego wytrzymać, aczkolwiek trzeba naprawdę wykazać się stalową psychiką czasami. Jeśli lubisz jeść makaron, zamieniasz go na makaron żytni, tu mam akurat takie muszelki. Jeśli lubisz robić sobie makaron z pesto, to tak samo przyrządzasz sobie pesto ze swoich składników. Sosy wszelkie, bolońskie i tak dalej, zamieniasz na sos pomidorowy naturalny. Możesz go zrobić z pomidorów sobie blenderem, dodając przyprawy, dodając kurczaka i już masz fajne spaghetti w swoim lifestyle'u. Masz spaghetti, które da ci świetne składniki odżywcze. Dodajesz do niego na wierzch na przykład surowe warzywa, surową paprykę i w takim spaghetti masz witaminy skompleksowane, węglowodany. Masz proteiny, czyli białko z kurczaka, masz świetne przyprawy i cieszysz się tym, że zjadasz fajne spaghetti i nie masz wyrzutów sumienia. Czujesz się po tym dobrze, wiesz, że twoje ciało jest odżywione, robisz trening, żyjesz tym. Ale mówię, nie jesteś na diecie. Zmieniasz swoje nawyki i w ten sposób żyjesz. Jeśli chcesz smażyć coś na patelni, bo całe życie jesteś nauczony smażenia na patelni, kupujesz sobie taki olej w sprayu. On jest bezkaloryczny, ma dokładnie 0 kalorii, 0 cholesterolu, 0 niczego. On tylko zapobiega przywieraniu do powierzchni i smażysz na tym. Smażysz rybę, smażysz mięso, smażysz warzywa, smażysz jajka, smażysz na takim oleju. Ja smażę na takim oleju codziennie, bo lubię smażone jedzenie i nic się nie dzieje. Także można żyć zupełnie normalnie, nie stosując żadnego słowa dieta. Tylko powiedziałbym bardziej zmiana nawyków, a jeśli znajomi próbują wyciągnąć cię do jakiejś restauracji z niezdrowym jedzeniem, na jakieś ciężkie rzeczy, na jakieś niezdrowe rzeczy, tłuste bułki i tak dalej, jakieś pszenne bułki, nie będę tutaj nazw lokali wymieniał, ale tego jedzenia niezdrowego to tam są ilości niesamowite. Tu masz dwa wyjścia. Albo jeśli to jest twój cheat meal, czyli raz w tygodniu chcesz sobie pozwolić na takie jedzenie, to jedziesz z nimi i sobie pozwalasz. A jeśli typowo chcesz utrzymać swój plan żywieniowy, to mówisz im, słuchaj, ja dziękuję, ja sobie tam wezmę wodę czy coś innego, wy sobie jedzcie co chcecie, a ty na przykład bierzesz sobie jabłko albo jakąś inną rzecz i też spędzasz fajnie wieczór i nie masz wyrzutów sumienia wtedy, że ktoś cię na coś namówił. A jeśli będą robili krzywe, dziwne miny, że no jak to, no nie chcesz z nami wyjść, no nie chcesz z nami iść na pizzę, nie chcesz z nami wyjść na ten. Jeśli masz fajnych znajomych, to oni to zrozumieją, nie będą mieli żadnych problemów. Natomiast jeśli będą robili jakieś dziwne miny, słuchaj stary, co ty robisz, nie chcesz z nami wyjść na pizzę, nie chcesz z nami wyjść na to, na tamto, no to z takimi znajomymi, no niestety, no ale za daleko oczywiście zajechać, no nie można.
ale to już jest kwestia indywidualna każdego, jak sobie z tym, że tak powiem, no, poradzi. Także, tak jak powiedziałem wcześniej, podsumowując, można zmienić swoje nawyki, nie trzeba jakoś drastycznie wbijać sobie do głowy, że jestem na jakiejś restrykcyjnej diecie. Tutaj nie o to zupełnie chodzi, chodzi o to, żeby żyć swobodnie, żeby być radosnym i jeść smacznie po prostu. I można osiągnąć swój cel naprawdę będąc szczęśliwym i jedząc fajne rzeczy. Więc to wszystko, co chciałem powiedzieć na dzisiaj. Jak zwykle zapraszam do subskrybowania kanału, pisania komentarzy i odwiedzenia profilu na Facebooku. Pozdrawiam 600 V i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Subskrybuj kanał, bo jak nie zasubskrybujesz, to ci nie dam gryza.